Proszę Państwa, zazwyczaj śpiewam piosenki, ale jako muzyk postanowiłem dzisiaj powiedzieć Państwu kilka słów o tym, czym jest piosenka. Abyśmy mogli mieć jasność tego, czego słuchamy oraz czego ekstatycznie doświadczamy. Proszę Państwa, gdyby mój wykład był na tyle nudny, żebym w trakcie niego zasnął, proszę mnie obudzić. Kiliński już zasnął. Otóż piosenka. Otóż piosenka. Piosenka jest połączeniem słów oraz melodii. Połączeniem słów oraz melodii w sposób funkcyjny, ułożonych równolegle, aczkolwiek wektorowo. Z możliwością, proszę Państwa, różniczkowego przejścia pomiędzy zmiennością nut w linii melodycznej. Tak jak anielka wygląda. Piosenka, każdy z nas może doświadczyć immanentnie, iż piosenka jest twórczością indeterministyczną, która poprzez swój ontologiczny wyraz arbitralnej ocenie świata przybiera formę swojskiego wyrazu fizycznych zdolności do bycia piosenkowym twórcą w danym czasie. Mając możliwość usłyszenia piosenek w ten sposób skonstruowany, jesteśmy najczęściej usatysfakcjonowani ekstatycznym ukazaniem tych utworów, które dzisiaj zaprezentować może nam artysta enigmatyczny, który gdzieś się znajduje. Proszę Państwa, podkreślając także jest jego menedżer, funkcjonowanie piosenek społeczności artystycznych, ludzi o poglądach ukierunkowanych na słuchanie, mamy możliwość dzisiejszego wieczoru prawdopodobnie usłyszeć kilka fantastycznych, proszę Państwa, utworów, na które zapraszam nas wszystkich, a także samego siebie. Dziękuję serdecznie.